Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj pokażę Wam dwa kosmetyki domowej roboty, których używam od wielu lat i nie zamierzam przestać. Świetnie spisują się w swojej roli. Chcę Wam je polecić, chcę się z Wami tymi przepisami podzielić. Możliwe, że już je znacie, bo to są dosyć popularne peelingi, bo mówię o peelingu do ust i peelingu kawowym do ciała. Peeling kawowy w moim wykonaniu jest bardzo, bardzo, bardzo prosty. Tak naprawdę tylko dodaję kawę i sól i w takich proporcjach, jak tutaj widzicie, łyżka kawy i gdzieś 1/3 łyżki soli. I tutaj ja Wam pokazuję na takiej minimalnej ilości. Ja sobie to przechowuję w łazience i jeżeli potrzebuję, to mieszam wtedy z jakimś produktem myjącym. Najczęściej to robię tak, że na wilgotną skórę nakładam żel czy mydełko i później wysypuję ten peeling i wcieram. Kiedyś próbowałam to przechowywać w formie takiej, że tam już dodałam żelu pod prysznic, ale niestety to się mi raz zepsuło, więc już tak nie robię. Też niektórzy lubią dodawać do tego peelingu jakieś olejki. Ja najbardziej lubię taki, bez niczego. Możecie też dodać zapachy, na przykład cynamon, albo jakieś takie zapachy, których się używa do ciast. Tych przepisów jest bardzo dużo. Jeżeli wpiszecie w wyszukiwarkę peeling kawowy, to wyskoczy Wam bardzo, bardzo dużo różnych opcji. Do peelingu do ust potrzebujecie więcej składników. Ja tutaj mam cukier, zwykły biały, może to być brązowy, jaki wolicie. Mam tutaj miód i olej kokosowy. Olej kokosowy trochę mi się rozpuścił i mogę mieć przez to problem z odmierzeniem proporcji, ale ogólnie dążycie do konsystencji takiego mokrego piasku. Nakładam sobie cukier i teraz będę próbowała dolać oleju kokosowego, wymieszać i zobaczymy, najwyżej będę dokładać cukru. Ta konsystencja nie jest najgorsza, ale ponieważ ja jeszcze będę dodawać miodu, to muszę troszkę dosypać cukru. Odrobinkę miodu. Oczywiście zamiast oleju kokosowego możecie dodać jakiegoś innego oleju, który lubicie. Może to być oliwa z oliwek, może to być jakiś olej lniany, jaki chcecie. Możecie też dodać jakiś barwnik. Widziałam, że dziewczyny lubią do tego peelingu dodawać barwniki, lubią też dodawać jakieś substancje zapachowe w postaci jakichś takich aromatów do ciast. Ja właściwie mieszam to, co tu widzicie i to jest wszystko. Używanie tego peelingu to sama przyjemność, dodatkowo jest smaczny i usta zostają takie mięciutkie. Dajcie mi znać, czy Wy macie jakieś takie ulubione kosmetyki domowej roboty, których używacie od dłuższego czasu. Bardzo chętnie poznam jakieś nowe przepisy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, pozdrawiam i zapraszam na kolejne filmiki. Pa, pa!